Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w moim wirtualnym studiu po raz kolejny profesor, doktor habilitowany Paweł Łuków z Uniwersytetu Warszawskiego, etyk, redaktor naczelny czasopisma Etyka. Chciałbym dzisiaj porozmawiać na temat filozofii w czasach zarazy, z tego względu, że wydaje się, iż filozoficznych wątków mamy sporo. W moim takim kulturoznawczym widzeniu mieliśmy kilka przełomów w dziejach. Pierwszym był renesans, a przed renesansem Boccaccio de Camerona, który dzieje się niejako w czasie zarazy. To jest głęboka demokratyzacja kultury. Drugi to jest opowieść Tomasza Manna, Śmierć w Wenecji w 1912 roku. Rzecz się dzieje w Wenecji w czasie zarazy. I to jest przed I wojną światową. Trzeci to jest Dżuma Kami, to jest koniec II wojny światowej. Natomiast czwarty przełom to byłby dzisiaj. Co na to filozof? Ja myślę, że w mniejszym stopniu bym się koncentrował na chronologii, a raczej bym myślał o pewnego rodzaju doświadczeniu. To znaczy, wydaje mi się, że zaraza czy choroba jest pewnego rodzaju takim doświadczeniem, które każe stawiać pytania zasadnicze i kwestionuje wiele takich przedsądów, że tak powiem, takich wyobrażeń, które do tej pory bezrefleksyjnie akceptowaliśmy i które porządkowały nasze codzienne życie. Tak jak dla niektórych pokoleń takim doświadczeniem jest wojna, tak myślę, my dzisiaj mamy coś w rodzaju odpowiednika takiego doświadczenia, jakim jest epidemia czy pandemia. To znaczy, tylko że jest pewna fundamentalna różnica, mianowicie my mamy w cudzysłowie wroga, który jest w pewnym sensie dla nas niewidzialny. To znaczy mamy poczucie zagrożenia z każdej strony. I to prawdopodobnie, jak wiele takich sytuacji, kiedy jesteśmy w sytuacji fundamentalnego zagrożenia, bo to jest zagrożenie egzystencjalne. Chociaż może warto pamiętać, że my do końca nie wiemy, jak wielkie jest to zagrożenie, bo wciąż nie mamy wystarczająco dobrych informacji na temat prawdopodobieństwa zakażenia się, na temat prawdopodobieństwa poważnych powikłań w wypadku zakażenia. W związku z tym tu jest dużo niewiadomych, ale one być może do pewnego stopnia również podsycają nasze lęki czy nasze obawy i również każą właśnie zakwestionować jakieś takie nasze zasadnicze przekonania typu w imię czego robimy to, co robimy, dlaczego staramy się o pewne rzeczy, a inne traktujemy jako mniej istotne. I nie dlatego, żebyśmy po prostu mieli więcej czasu, bo mam wrażenie, że czasu chyba mamy mniej, pomimo że oszczędzamy na dojazdach, to mam wrażenie, że więcej nam czasu zajmuje przygotowywanie się do rozmaitych działań o charakterze wirtualnym i tak dalej, że w sumie więcej pracujemy. No, zwłaszcza na uniwersytetach. Zwłaszcza na uniwersytetach, kiedy musieliśmy się bardzo w krótkim czasie, w cudzysłowie, przełączyć na uczenie zdalne i pracę zdalną, chociaż niektórzy z nas już to robili w mniejszym lub większym zakresie wcześniej. Ale myślę, że zaraza to jest taka wielka metafora pewnego rodzaju doświadczenia. Doświadczenia strachu przed czymś, co jest niewidzialne oraz doświadczenia zakwestionowania tego wszystkiego, co do tej pory traktowaliśmy jako oczywiste. Traktowaliśmy jako oczywiste wyjście z domu, jako oczywiste złapanie za klamkę w klatce schodowej. Oto się przestało stawać takie oczywiste. Czyli proszę zwrócić uwagę, że wiele czynności, które kiedyś robiliśmy w sposób wręcz mechaniczny i bezrefleksyjny, teraz wymagają zastanowienia. Kto z nas teraz nie myśli, może teraz już mniej, ale na początku pandemii, jak często dotyka swojej twarzy ręką, kiedy nas uczono tego, że to jest sposób na zakażenie się, żebyśmy uważali na takie rzeczy. Więc wiele rzeczy, któreśmy, więc to niech będzie taka analogia do głębszych naszych przeżyć i przemyśleń, czy do takich zasadniczych przemyśleń. Mamy coraz więcej rzeczy do przemyślenia właśnie dlatego, że one przestały być takie oczywiste. No ale właśnie, niektórzy uważają, że nie ma co się tam przejmować. Niejaki filozof Agamben, włoski filozof na początku pandemii,
jeszcze w lutym mówił, no przecież to jest kwestia tej choroby, która przypomina grypę, no nie róbmy z tego tragedii. Jest nawet sytuacja całego narodu, który ma inne podejście. Myślę tutaj o Szwecji, chociaż oczywiście ludzie się tak samo tam przejmują, natomiast oficjalna polityka nie ma, nie idzie z zakazami takimi jak na całym świecie wszędzie. Szwecja nie jest tak mocno zamknięta jak wszyscy inni. No ale są też filozofowie, którzy twierdzą, że jesteśmy w jakimś absolutnie przełomowym momencie i to se ne vrati, to znaczy koniec świata, jakiego znamy. Znaczy, ja myślę, że to prawda, że świat taki, jaki znamy, się skończył. Natomiast jestem sceptycznie nastawiony do przewidywania, jaki on będzie. No niedawno właśnie John Gray opublikował artykuł na ten temat, snując wiele, wiele przewidywań, co dla The mnie New Statement, jest... tak? Zostało to tak, The New Statement. W Gazecie Wyborczej. Mhm. Tak, ale mnie się wydaje, że coś tu jest nie tak. To znaczy, coś jest nie tak w tym, że próbuje się na tak wielką skalę dokonywać przewidywań, bo czym innym jest powiedzenie, że świat się musi zmienić, bo istotnie musi się zmienić. Natomiast przewidywanie, w jakim kierunku on się zmieni, no to oczywiście jest absolutnie trudne i możemy pewne ogólne kierunki wskazać. Więc ja myślę, że z filozoficznego punktu widzenia bardziej interesujące byłoby zastanowienie się, co musimy zakwestionować, ale nie to, jakie będą nasze odpowiedzi na te zakwestionowania. Czyli jednak odchodzimy od takiej wizji równie utopijnej, jak kiedyś Fukuyama stwierdził, że mamy koniec historii, bo osiągnęliśmy stan demokracji liberalnej. Tak teraz można powiedzieć, John Gray stwierdził, no teraz mamy koniec demokracji liberalnej, teraz coś innego. Czyli nie, filozof nie powinien raczej tak bawić się w jakąś futurystykę, tylko tak jak na przykład Naomi Klein czy Olga Tokarczuk u nas, powiedzieć, no coś nas być może uczy tutaj czegoś, nie wiadomo co to jest, ale tak czy owak możemy wykorzystać ten moment, żeby przemyśleć swoje postawy przyjmowane bezrefleksyjnie. No wydaje mi się, że jest niestosowne w odniesieniu do pracy filozoficznej stawianie się w pozycji proroka, który nam mówi, co będzie. My nie wiemy, co będzie. Świat jest zbyt skomplikowany nawet na najtęższe umysły filozoficzne. Natomiast myślę, że możemy pokusić się na próbę krytycznego spojrzenia na samych siebie. Ja pamiętam, jak Fukuyama pisał o końcu historii, od razu mi się to wydawało nieprawdopodobne. Od razu mi się wydawało przesiąknięte taką trochę naiwną wiarą w to, że wszystko idzie ku lepszemu. Być może teraz jesteśmy też trochę ofiarami tego rodzaju własnego myślenia. To znaczy myśleliśmy do tej pory, że przynajmniej się nie pogorszy. Pewnie dlatego wiele osób nie poszło na wybory parlamentarne, ponieważ uważało, że gorzej nie będzie, choć narzekało. No i teraz się dowiadują, jak jest. Więc sądzę, że to jest rzecz tutaj ważna, żebyśmy spróbowali znaleźć te rzeczy, któreśmy pewnie prawdopodobnie niektórzy z nas dostrzegali wcześniej, ale one, jak gdyby te głosy się nie przebijały. Mnie się na przykład wydaje, że jedną z takich fundamentalnych rzeczy, któreśmy nie doceniali, a które teraz być może staną się widoczne, to, żeśmy uwierzyli i dosłownie potraktowali niektóre slogany. No, na przykład takim sloganem był ten, który prezydent Clinton, jeszcze wtedy jako kandydat na prezydenta, wygłosił: ekonomia, głupcze ekonomia. I wiele osób wzięło sobie to do serca w ten sposób. Nie, że ona jest ważna, tylko że jest najważniejsza, albo że jest jedyną rzeczą, o którą chodzi. No i teraz się okazuje, że chyba niekoniecznie. To znaczy, że są rzeczy, które są dla nas ważne i o które być może należało zatroszczyć się wcześniej. No właśnie, bo wszyscy mówią oczywiście o zdrowiu, ministrowie zdrowia czy agencje zajmujące się epidemiologią mają olbrzymie znaczenie dzisiaj, wszyscy się dopytują o ekspertów. No ale pojawia się w tym u Greya taki pomysł też, który wydaje mi się ciekawy skądinąd, mianowicie
że musi się zmienić stosunek władzy do nauki, że nauka jest niedofinansowana, że praktycznie rzecz biorąc coś w tym musi być. No, a z drugiej strony na przykład Naomi Klein czy inni też mówią o tym, no kurczę, traktujmy poważnie naukę, która mówi o globalnej katastrofie klimatycznej. No i nie mówmy tak jak to w Ministerstwie Edukacji Narodowej ostatnio o dobrych stronach ocieplenia klimatu. No ministerstwo już zdjęło ze swojej strony ze dwa dni temu bodajże, zdjęło ten nieszczęsny filmik. Ciekaw jestem dowiedzieć się szczegółów, kto go zrobił i dlaczego akurat tak ten filmik wyglądał. Znaczy, na pewno jest tak, że w dużym stopniu nauka była niedoceniana, ale myślę, że to trzeba zobaczyć, spojrzeć na to, na jakim poziomie i przez kogo. To znaczy, w których krajach, na jakim poziomie organizacji, bo jeśli na przykład popatrzymy na Unię Europejską, to istnieje przecież ogromny system finansowania badań naukowych i niekoniecznie takich, które mają jakiś aplikacyjny charakter, ale również takich podstawowych. Natomiast problem chyba polega na tym, że to jest taka myśl, którą wyraża też Gray w tym eseju, bo on mówi w pewnym momencie, że globalizacja prowadzi do antyglobalizacji w tej chwili. Czyli, że pewne procesy jak gdyby przy pewnej dynamice będą doprowadzały i prowadzą do jak gdyby swojego zaprzeczenia. Globalizacja doprowadziła do tego, że w pewnym momencie zaczynamy się teraz na przykład w związku z koronawirusem zamykać, czyli działać w drugą stronę, że prawdopodobnie musimy docenić to, że outsourcingowanie, jak to się ładnie mówi, czyli zlecanie powiedzmy zagranicznym czy z zupełnie innych części świata, w takich krajach jak na przykład Chiny, produkcji pewnych rzeczy i nieprodukowanie ich u siebie na miejscu w ogóle, powoduje, że jest się jeszcze bardziej, że jest się bardziej podatnym na skrzywdzenie, że łatwo jest się, można być zaszantażowanym, bądź po prostu można być obezwładnionym w krótkim czasie przez to, że się nie dysponuje odpowiednimi zabezpieczeniami. Ale myślę, że analogicznie może być z nauką, która do tej pory była raczej czy mało doceniana, chciałoby się powiedzieć, przez rządzących tym światem, którzy wprowadzili jakiegoś rodzaju wyobrażenie, że oni zawsze mają swoją opinię, która jest niezależna i w pewnym sensie ważniejsza niż to, co mówią ich eksperci. Wczoraj w jednej z gazet był ciekawy artykuł na temat tego, jacy eksperci doradzają rządowi. I dziennikarze pytali i nie mogli się dowiedzieć, kto doradza rządowi. Ciekawe, o czym to świadczy. Czy o tych ekspertach? A może ich nie ma? Nie wiemy. Właśnie. Być może właśnie ich nie ma, bo wydaje mi się, że tych ekspertów jest coraz mniej, mimo że oczywiście jak wypowiada się minister zdrowia, no to on się wypowiada przede wszystkim rzucając liczbami, statystyką zarzucając i tak dalej. No ale mówimy tutaj właśnie o tych takich, o tym odwrocie, no, dla mnie przerażającym odwrocie, zamykanie granic, koniec z podróżami, praktycznie rzecz biorąc, no nie wiadomo kiedy to wróci, ograniczanie praw podstawowych jednostki. Dzisiejszy The Economist mówi o tym, że uzurpatorzy, którym się nie podoba demokracja, próbują wykorzystać to. No, sytuacja jest na pewno w swoim rodzaju przełomowa. No ja też odnoszę takie wrażenie, że istnieją pewne zagrożenia, o których powinniśmy pamiętać, bo niezależnie od tego, jak się, że tak powiem, świat zmieni, w którą stronę, to pewne zagrożenia już dzisiaj widzimy. Widzimy takie zagrożenia jak na przykład ingerencje w naszą prywatność, ograniczanie naszych swobód. I mam jakieś takie dziwne wrażenie, że zazwyczaj jeśli my w czasach kryzysu godzimy się na to, żeby te ograniczenia zostały wprowadzone i z założeniem, że zostaną one zniesione z chwilą, kiedy kryzys czy zagrożenie ustąpi, to mam wrażenie, że one potem
nie zostają zniesione w takim zakresie, w jakim zostały wprowadzone. To znaczy, że pewna część z nich zostaje. I myślę, że to jest coś, co na przykład społeczeństwa demokratyczne powinny brać pod uwagę. To znaczy to, że jeżeli my teraz godzimy się na przykład na to, na ingerencję w naszą prywatność, na przykład ze względu na minimalizowanie prawdopodobieństwa zakażenia, to musimy mieć jakieś już teraz gwarancje, że tego rodzaju ingerencje zostaną zniesione w chwili, kiedy już nie będą niezbędne. A obawiam się, że tak nie będzie. To znaczy jakieś drobiazgi, jakieś, że tak powiem, przyczółki tego ograniczenia naszej prywatności i swobód pozostaną. I my się tak troszeczkę na zasadzie takiego zjawiska ugotowanej żaby nie zorientujemy, że już jesteśmy ugotowani. No właśnie, jest doktryna szoku Naomi Klein z 2007 roku, przerażająca książka. Może trochę nazbyt radykalna, ale jednak no, mówiąca właśnie o tym, a z drugiej strony no, mnie się zawsze przypominają wykłady na temat Michela Foucault i na temat jego refleksji nad nowoczesnością i kiedy on powiedział, że kwarantanna to jest marzenie o zdyscyplinowanym społeczeństwie, że to jest marzenie każdej władzy, bo władza to wiedza, a w sytuacji kwarantanny ta wiedza jest właśnie w ten sposób wykorzystywana. No ale niestety ta władza to wiedza, ale ta wiedza, którą władza teraz najbardziej ceni, to nie jest ta wiedza naukowa, tylko innego rodzaju wiedza i to jest właśnie niepokojące. Niepokojące jest też to, że no rzeczywiście kwarantanna jest takim dobrym sposobem na obezwładnianie obywateli, bo przecież teraz na przykład dyskusje związane z terminem wyborów to są dyskusje, w których wiele osób czuje się po prostu obezwładnionych, w tym sensie, że mają jakiekolwiek możliwości oddziaływania wytrącone z rąk. Takiego rodzaju ograniczenia, jak sądzę, są czymś, co rzeczywiście wszelkie reżimy mające przynajmniej choćby skłonności do jakichś autorytarnych zachowań w pewnym sensie cieszą, ponieważ dużą część tego, co można nazwać dyscyplinowaniem, żeby się posłużyć foucaultowskim określeniem, dyscyplinowaniem społeczeństwa mają z głowy. To znaczy strach przed zakażeniem jest tym, co dyscyplinuje najbardziej w tej chwili. I wtedy z drugiej strony ten sam strach pozwala, że będziemy się gotowi godzić na więcej niż byśmy się normalnie zgodzili, a potem to zostanie. Mam wrażenie, że wiele z tych ograniczeń po prostu się do nas przyklei i już tak będzie. Przerażające. Może odrobinę jeszcze optymizmu na koniec. Optymizmu nie wiem. Ja myślę, że przede wszystkim trzeba chyba wykorzystać tę sytuację do tego, żeby zmienić sposób myślenia. Nie po prostu zmienić priorytety, ale zmienić sposób myślenia. Bo myślę, że teraz na przykład mamy okazję do tego, żeby zobaczyć, co jest na przykład naszym priorytetem. Proszę zwrócić uwagę na przykład na taką banalną rzecz. Nie możemy specjalnie wychodzić z domu, tylko wtedy, kiedy jest to zasadne, jakoś tam są pewne ograniczenia. I teraz możemy docenić rzeczy takie najbardziej oczywiste i takie najbardziej, chciałoby się powiedzieć, ludzkie. To znaczy to, że można mieć kontakt ze światem, że można mieć kontakt z przestrzenią, że można mieć kontakt z innymi ludźmi. Nagle odkrywamy, że to, co do tej pory nam się wydawało jako cudowne osiągnięcia, to, że mamy ogrzewane i wygodne w miarę mieszkania, to, że mamy możliwości komunikowania się za pomocą na przykład internetu, że to jest za mało, że to nie może być substytutem, w cudzysłowie, prawdziwego życia, że prawdziwe życie odbywa się w trzech wymiarach co najmniej, a nie za pośrednictwem łączy. I na przykład Gray mówi, że się mogą pojawić nowe formy relacji społecznych i tak dalej. Nie przekonuje mnie to. To znaczy wydaje mi się, że dopóki będziemy takimi istotami, jakimi jesteśmy, czyli po prostu fizycznymi istotami, to nasza fizyczność będzie nam niezbędna do tego, żeby normalnie czy na co dzień funkcjonować.
Chociaż z drugiej strony jestem świadom, że niewielu z nas wyobraża sobie dzisiaj, jak można chodzić bez butów. Czyli nadzieja w ciele. To jest bardzo, bardzo mnie ciesząca wiadomość, bo to rzeczywiście jest tak, że kiedyś ukułem taki slogan oparty na sloganie mojego uniwersytetu: prawda, wolność, ciało, bo prawda i wolność bez cielesności no, nie mają sensu. To są wirtualne. No właśnie. Bardzo, bardzo dziękuję, panie profesorze. Życzę zdrowia, no i do następnego razu.